Trializm kontra dualizm. Liczby naturalne, czytaj, dodatnie, całkowite, obejmują liczbowe nazewnictwo ogółu przestrzeni głębinowych, lądowych i powietrznych świata ożywionego, którego granicą jest ozon, za którym swe odzwierciedlenie ma liczba zero. Jako synonim pustki, próżni, nicości, niebytu, lecz jednocześnie neutralności pozwalającej na istnienie i ruch podmiotu w jej przestrzeni, w przeciwieństwie do czarnej dziury, która symbolizuje wartości ujemne, które to z kolei mogą mieć swe uzasadnienie w równoległym wymiarze, gdzie nasz czyn, bądź obojętnie czyj, lub nawet niczyj, zjawisko, zdarzenie, pewien kwant pracy, punkt w czasie, to wszystko jest niby względne, ale kiedy nazwiemy wydarzenie w naszej rzeczywistości liczbą na przykład 387 i 5774 dziesięciotysięczne, to w wymiarze black hole powinien być jego antagonizmem. Jeżeli byłoby to jedzenie, to też w innym wymiarze wymiotowanie i tym podobne. Nasuwa się więc pytanie, czy jest tylko jeden równoległy do naszej rzeczywistości wymiar? Być może oprócz ujemności liczby mają nieodkryte własności, a może ich niewymierność dowodzi nieskończoności wszystkiego, jak i wymiarów, istnego absolutu. Być może istnieje coś takiego jak przeszłość ujemna, czyli na przykład południowo-zachodnia, bądź jak kto woli lewa dolna ćwiartka wykresu funkcji x, y. Ciekawe.